Dzień dobry, to jest Ekspres Frankowiczów, odcinek 43, a dzisiaj mamy 5 września 2021 roku. U nas się nic nie zmienia, cały czas w tym samym składzie, czyli Kamil Fiedosik, o rok starszy oraz Zbigniew Rubański i po wakacjach. Moi drodzy, tradycyjnie rozpoczynamy od skrótu tematów, które będą w dzisiejszym odcinku. Banki stosowały klauzule abuzywne, potwierdza rejestr UOKiK. 2 września posiedzenie całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Komentarz naszego eksperta. Wzięła kredyt we frankach. Chce, by bank zapłacił jej za lata życia w stresie. 3 edycja konferencji dla frankowiczów Polska wolna od franka. Spotkania z ekspertami. Fragment programu Okiem byłej frankowiczki. Rozmowa z ekspertem. Odpowiedzi na pytania internautów. Rozpoczynamy od UOKiK-u. Jak wynika z najnowszych informacji, ponad 450 pozycji liczy lista klauzul abuzywnych powszechnie stosowanych przez kredytodawców. To ogromna liczba. Czy ona się powiększyła, powiększa, czy jak myślisz, powiększy? To tylko utwierdza w przekonaniu nas wszystkich, że jednak te umowy, no, były nie takie, jak być powinny. Te zapisy były nie takie. Sam w sobie rejestr już traci swoją moc sprawczą, to znaczy on będzie wygasał powoli, natomiast tutaj nie chodzi nawet o kwestię skutków, czyli tego, że jest to prejudykat w postępowaniu sądowym. Bardziej chodzi o to, że faktycznie, w szczególności banki, instytucje podobne, czyli powiedzmy jakieś firmy ubezpieczeniowe, etc., nawet deweloperzy i inne instytucje, które generalnie zajmują się obsługą większej ilości konsumentów, w swoich wzorcach umownych stosowały zapisy korzystne dla siebie, a jednocześnie rażąco naruszające zasady spożycia społecznego i interes konsumentów. I właśnie to jest jeden z elementów i podstawowych kryteriów oceniania umów frankowych, tak zwanych umów frankowych, pod względem tego, że banki w sposób arbitralny kształtowały zarówno wysokość świadczeń, czyli tutaj mówimy o wypłacie środków w przypadku kredytów denominowanych, spłacie również w przypadku każdego rodzaju kredytu, czy też dodatkowo ubezpieczeń różnego typu. Najbardziej znane te ubezpieczeńskiego wkładu własnego, więc oczywiście jest tak, że banki mają bardzo wiele klauzul wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych, co powoduje i ułatwia dochodzenie roszczeń. Natomiast tutaj, jeżeli nawet bank nie ma takiej klauzuli wpisanej do rejestru UOKiK, to i tak sąd w drodze postępowania incydentalnego, kontroli incydentalnej, czyli po złożeniu pozwu, sam jest zobowiązany zbadać, czy dana klauzula, która jest wskazana przez pełnomocników konsumentów, jest postanowieniem nieuczciwym, bezskutecznym względem konsumenta i jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale siódemkowej z 7 maja, ma to moc zasady prawnej, czyli takie postanowienia nie wiążą konsumenta od samego początku z mocy prawa. A teraz Kamil sprzed Sądu Najwyższego opowie o uchwale, która znów nie zapadła. Dzień dobry. Jesteśmy ponownie pod Sądem Najwyższym, gdzie 2 września 2021 roku Sąd Najwyższy miał zająć się uchwałą w sprawie frankowiczów. Wiemy, że po raz kolejny uchwała nie została wydana i niestety prawdopodobnie przez wiele, wiele miesięcy nie będzie to możliwe. A dlaczego? Otóż dlatego, że Sąd Najwyższy zapytał się Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówiąc przenośni, czy sąd jest sądem. Czy sędziowie zasiadający w tym sądzie mają odpowiednią legitymację, by być sądem w rozumieniu prawa europejskiego, prawa polskiego? Oczywiście jest to trudna sytuacja dla frankowiczów, gdyż w takiej niewiedzy trudno również dopatrywać się zakończenia tego sporu pod kątem prawnym. Natomiast merytorycznie, jeżeli chodzi o samą uchwałę dla frankowiczów, jest to sprawa bardzo prosta. Sami sędziowie, chociażby słowami rzecznika prasowego Sądu Najwyższego, absolutnie wskazują na to, że merytorycznie Sąd Najwyższy jest gotowy do podjęcia takiej uchwały, przynajmniej dlatego, że mamy już pełne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie, jak i też sądy krajowe absolutnie nie mają wątpliwości co do tego, jak powinny rozstrzygać. Należy powiedzieć, że w Polsce od momentu, kiedy są prowadzone statystyki przez Ministerstwo Sprawiedliwości, mamy już 115 tysięcy spraw wytoczonych przez frankowiczów przeciwko bankom.
jest to dwukrotnie więcej niż jeszcze w zeszłym roku. Ten wzrost dwukrotny ilości składanych pozwów obrazuje sytuację i skalę świadomości frankowiczów pozywania banków. Uchwała Sądu Najwyższego, całej Izby Sądu Najwyższego nie ma żadnego znaczenia dla meritum kwestii sporu i orzecznictwa między frankowiczami a bankami. Z wielu przyczyn, między innymi z uwagi na to, że już 7 maja tego roku zapadła uchwała tutaj, w tutejszym Sądzie Najwyższym, w składzie siódemkowym, która ma moc zasady prawnej, która absolutnie przekreśla jakiekolwiek szanse banku na możliwość obrony przed roszczeniami frankowiczów. Dowodem na to jest kolejna uchwała, raczej jej brak, z 6 lipca tego roku, gdzie Sąd Najwyższy, tym razem z udziałem prokuratora generalnego, odmówił udzielenia odpowiedzi na kolejne pytania i wydania uchwały z uwagi na to, że jak stwierdził słusznie, w polskim orzecznictwie nie ma rozbieżności w merytorycznej sprawie. Także jeżeli macie obawy co do tego, jaki los może czekać wasze postępowania sądowe, czy też czy warto rozpocząć postępowanie przeciwko bankowi i złożyć pozew w sądzie, absolutnie nie macie czego się przejmować. Orzecznictwo w Polsce jest oczywiste i oczywiście dla frankowiczów korzystne. Z tego miejsca chciałem również zapewnić wszystkich członków społeczności Życia bez Kredytu, którzy mają zawieszone postępowanie właśnie do czasu tej uchwały całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, że będziemy starali się dokonać wszystkich możliwych czynności, aby te sprawy były odwieszone mimo braku tejże uchwały. Oczywiście mamy bardzo utrudnione zadanie, dlatego że Kodeks Postępowania Cywilnego nie przewiduje jakichś specjalnych czynności na taką okoliczność, jaką ma miejsce. Nie przewiduje tym samym, że sąd nie może być odpowiednio umocowany do tego, żeby wydać uchwałę, która notabene już wielokrotnie była oddalana i czekaliśmy. Zresztą dzisiaj każdy wie, że uchwała 2 września nie miała prawa w zasadzie zapaść, właśnie zważywszy na ten spór prawny, a nie spór merytoryczny, bo przypomnę, że tego samego dnia, 2 września 2021 roku, część sędziów Sądu Najwyższego, w tym pierwsza prezes Sądu Najwyższego, prezes Manowska, wydali oświadczenie, w którym wprost wypowiadają się, że absolutnie są gotowi do merytorycznego rozstrzygnięcia tej sprawy. Nie ma co się dziwić, dlatego że merytoryczne rozstrzygnięcie tej sprawy jest oczywiste, jest ono na pewno korzystne dla frankowiczów. Mówią o tym zarówno orzecznictwo, przepisy kodeksu cywilnego, jak i też tutaj wszystkie opinie i decyzje, zarówno podejmowane przez prokuratora generalnego, rzecznika finansowego, UOKiK, no i nie można zapominać również o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Także na dziś dziękuję serdecznie, pozdrawiam, Kamil Chwiedosik. Teraz temat, który bardzo często do nas powraca w Państwa pytaniach, a mianowicie jak długo trwają sprawy frankowiczów w sądach. Jest to oczywiście postępowanie cywilne. Z doświadczenia Kamila wynika, że to najczęściej 3 lata, prawda? 3 lata. Coś się zmieniło. 3 lata, oczywiście, jeżeli spojrzymy w krótkim terminie, to znaczy w nowym wydziale frankowym te sprawy trwają faktycznie krócej, ale to nie znaczy, że z uwagi na ogromny wzrost pozwów, faktycznie ci sędziowie również będą mieli możliwość tak sprawnego prowadzenia tego postępowania. Natomiast ja zakładam, że w związku z tym, że te postępowania są naprawdę bardzo sprawnie prowadzone w nowym wydziale frankowym 28, to ta sytuacja przełoży się nawet mimo istotnego wzrostu składanych pozwów na skrócenie tego okresu 3-letniego całkowitego, czyli trwania do prawomocnego wyroku, być może do 2 lat, może 2,5, natomiast nie sądzę, że wyjdzie to poza okres 3-letni. A z Twojego doświadczenia pamiętasz sprawę, która trwała najkrócej? Tak, są wyroki, które zapadły w pierwszej instancji już po 5 roku, także to jest oczywiście jak najbardziej możliwe. Oczywiście do tego trzeba dodać jeszcze apelację, natomiast ona też nie musi trwać wieki, jak to się mówi. Także tutaj z tej perspektywy, znając w ogóle orzecznictwo sądów krajowych, w szczególności Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydziału Frankowego, czy też Sądu Okręgowego w Warszawie dla Warszawy Pragi, oczywiście też sądów rejonowych, bo też takie sprawy czasami trafiają z mniejszymi kredytami, no tutaj należy powiedzieć, że ta średnia to jest jednak mimo
wszystko 3 lata, natomiast myślę, że jakbyśmy porozmawiali na ten temat za rok, no to wtedy ta średnia by się znacznie skróciła. Żebyśmy policzyli średnią, musimy wziąć jakiś dłuższy okres, natomiast w krótszym okresie, czyli w okresie tego roku, czyli sprawy zainicjowane w tym roku, faktycznie mają bardzo dużą szansę na skończenie się w pierwszej instancji już w tym roku. Ale pandemia też wiele zmieniła. Pamiętasz początek 2020 roku, te sprawy nagle spowolniły, ale czy wydaje Ci się, że teraz, jeżeli oczywiście będzie czwarta fala, jeżeli wprowadzą jakieś obostrzenia, czy sądy są już na tyle przygotowane i doświadczone w prowadzeniu spraw online, że to raczej może przyspieszyć to trafne, a nie spowolnić? Tak, to jest trafne spostrzeżenie. No, ja obecnie jakby jestem w interwałach co kilka tygodni w sądzie, no bo po prostu nie ma rozpraw na sali sądowej. Wszystko dzieje się zdalnie, online. Oczywiście mówi się o hybrydowym postępowaniu, ale tak w zasadzie to te postępowanie jest absolutnie online, bo nawet jeżeli nie ma rozpraw online, no to jest bardzo dużo czynności, które odbywają się w ramach przesyłania pism procesowych, czy też wezwania świadków do złożenia zeznań na piśmie. Także absolutnie w moim przekonaniu nie ma w tej chwili żadnego zagrożenia w perspektywie, czy w jakiegoś ograniczenia dotyczącego kolejnej fazy koronawirusa, czy innych związanych chociażby ze zwiększeniem ilości pozwów. Kolejny temat jest bardzo ciekawy, czekaj, tutaj muszę do niego dotrzeć, bo chcę być precyzyjny. Wzięła kredyt we frankach, chce, by bank zapłacił jej za lata życia w stresie. Czy, przepraszam, czy ja też z Kasią mogę domagać się takiego odszkodowania, bo też żyliśmy trochę w stresie, prawda? Opowiedz, co to za sprawa, bo to jest ciekawe. No lid jest cudowny, prawda? Tak, no lid tak, no wzięła. Chyba w fakcie to było. Nie, no prawda jest taka, że faktycznie są osoby, które mają pewnego rodzaju straty, powiedzmy, czy moralne, czy życiowe wskutek właśnie tego kredytu nieuczciwego i po prawomocnym wyroku jest oczywiście okoliczność dochodzenia dalszych roszczeń. Ja wielokrotnie powtarzam, że póki co, w związku z tym, że teoria dwóch kondycji ma zastosowanie, czyli że frankowicz ma już pewnego rodzaju nawiązkę, w związku z tym, że otrzymuje zwrot wszystkich pieniędzy wpłacanych do banku i nie ma kredytu, jest to już jakieś zadośćuczynienie, jakaś rekompensata, z drugiej strony sankcja dla nieuczciwego banku, no to uważam, że dalej idące odszkodowanie byłoby no, nie do końca doprecyzowane pod względem tej straty. Tak? Oczywiście, jeżeli macie, czego do tej pory nie zgłaszaliście, ale jeżeli macie faktycznie jakieś takie szersze ujęcie strat związanych ze stresem, czy z innymi okolicznościami, czy przewlekłą chorobą w związku z tym, bo takie również się zdarzały, rozpadem małżeństwa, co również nie ma miejsca, no to takie sytuacje faktycznie można uwypuklić i spróbować w jakiś sposób wycenić. Natomiast ja otwarcie mówię, my się skupiamy na teorii dwóch kondycji, na unieważnieniu umowy, a to, co będzie w perspektywie dalszych roszczeń, ja jestem daleki od tego, co robią banki, że straszą jakimiś roszczeniami o korzystanie z kapitału, roszczenia restytucyjne różnego typu. Spokojnie, my wiemy, do czego dążymy. Dążymy do unieważnienia umowy, do zwrotu nienależnego świadczenia, a jak będzie jakaś okoliczność, która będzie faktycznie istotna i z tej perspektywy będzie można złożyć kolejne roszczenie, to nie widzę takiego problemu. Natomiast na chwilę obecną uważam, że jest to przedwczesne. No, zobaczymy, jak poszło tej pani. Zobaczymy, co później napisze Fakt, czy tam inna gazeta, która o tym pisała, może teraz będzie wzięła i dostała odszkodowanie, tak? No, 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 może się tak okazać, że to była kaczka dziennikarska. Nie, być może, no, ale generalnie temat na pewno jest przyszłościowy. W szczególnych przypadkach, bo znam takich faktycznie frankowiczów, którzy sporo stracili życiowo i możemy sobie tutaj żartować, ale temat na pewno jest poważny i z perspektywy oczywiście konkretnych sytuacji jest istotny. Na kwestia, którą trzeba by ewentualnie udowodnić w sądzie, czy tego rodzaju związek przyczynowo-skutkowy między kredytem, a faktycznie stratami w życiu, nie finansowymi, tylko po prostu stratami w życiu miało miejsce. Ja jestem zdania, że te kredyty były na tyle nieuczciwe, na tyle drenujące życie ludzi, że faktycznie takie przesłanki jak najbardziej są. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o trzeciej edycji konferencji dla frankowiczów. W tym tygodniu również o niej będziemy mówić. Będziemy Państwu co tydzień w zasadzie przypominać o tym, że 15 września w Multikinie w Warszawie właśnie odbędzie się już trzecia edycja konferencji dla frankowiczów Polska Wolna od Franka. Spotkanie z ekspertami. Ja dzisiaj, Kamil, chciałem Cię zapytać o konferencję. Też oczywiście powiesz, jak Cię znam. Natomiast
Skąd pomysł? Kiedy była pierwsza edycja, a potem druga? Przypomnijmy naszym widzom, jak to wszystko się zaczynało. Pierwsza edycja powinna być 4 lata temu, bo już była w zeszłym roku, nie było z uwagi na koronawirus, natomiast w tym roku będzie po tej przerwie rocznej trzecia edycja. Oczywiście no, tutaj trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim, że jest to odpowiedź na zapotrzebowanie frankowiczów, na istotne zmiany, na aktualizację tego, co się dzieje zarówno w sądach, jak i tego, co tutaj co tydzień mówimy chociażby w programach Ekspres Frankowiczów, czy Kasia Urbańska w programie O kim były Frankowiczki, czy też w webinarach, które co miesiąc prowadzimy. Także jest to takie podsumowanie tego, co się wydarzyło przez ostatnie, w tym przypadku 2 lata. I jest to jakby bardzo istotny punkt na mapie oczekiwań frankowiczów co do przekazywania bezpośrednio informacji, zadawania pytań i innych okoliczności istotnych z życia frankowiczów. Ta też możliwość spotkania fizycznego, podania sobie chociażby ręki, no też jest nie bez znaczenia, dlatego zapraszamy serdecznie. Wszystko, co w szczegółach mogą Państwo się dowiedzieć, oczywiście z naszych materiałów, zarówno w internecie, jak i też w mailach, które zapewne Państwo otrzymali. 15 września, 18.30, Multikino Złote Taras. A ja mam teraz przyjemność zaprosić Państwa do obejrzenia fragmentu specjalnego odcinka programu Okiem byłej Frankowiczki, który prowadzi Katarzyna Urbańska. Dzień dobry, Katarzyna Urbańska. Zapraszam na kolejny odcinek programu Okiem byłej Frankowiczki. Dzisiaj okoliczności, jak Państwo widzicie, niespotykane. Jesteśmy poza studiem, jesteśmy we Włoszech, w Toskanii. Miejsce naszego spotkania z Kamilem Kwiatosikiem, jest nieprzypadkowe. Kamil Kwiatosik jest autorem książki Droga do życia bez kredytu, historie prawdziwe, ale także założycielem i mentorem społeczności Życie bez kredytu. Cześć Kamil. Cześć, dzień dobry, witam Państwa. Spotkaliśmy się dzisiaj, te okoliczności od razu nasunęły mi takie pierwsze skojarzenie, czyli historię kredytów frankowych w Polsce, bo historia kredytów frankowych to historia bardzo mocno związana z Włochami i włoskim rynkiem finansowym. Powiedzmy może o tych początkach kredytów frankowych w Polsce. Skąd te kredyty znalazły się u nas i jak to wyglądało, że te włoskie banki w Polsce kredytów frankowych nie udzielały? W takim razie zacznijmy może od Włoch, miejsca, gdzie jesteśmy, przy pięknej Florencji. Tutaj za naszymi plecami, za wzgórzem w zasadzie, mamy Florencję. Florencję znaną przede wszystkim z renesansu, z czasów Medyceuszy, którzy byli bankierami, co prawda, no ale to dzięki nim właśnie powstała ta renesansowa Florencja. Nieco dalej w Sienie ogromna również rodzina Chiaggi, czyli rodzina, która zaraz później przeniosła się do Rzymu i była przez wiele lat w zasadzie, można powiedzieć, bankiem papieskim i w tym zakresie również można powiedzieć, że była to rodzina bankierów, która wniosła Włochy na pewien poziom bardzo wysoki pod względem zarówno ekonomicznym, jak i kulturalnym. I w stosunku do tego mamy oczywiście historię banków polskich. Czyli wiemy, że najstarszy bank włoski, bank Montepaschi di Siena, bank, który powstał w 1472 roku, czyli już niemal 550 lat temu, co prawda dziś ma problemy finansowe, ma niedofinansowanie rzędu 2,5 miliarda euro. Natomiast to nie jest kwestią problematyczną w tym zakresie, tylko to jest kwestia tego, że przez tyle lat ten bank przetrwał i przez tyle lat ten bank świadczył swoje usługi. Natomiast w Polsce niestety działo się to tak, że w perspektywie kredytów frankowych, które przyszły do nas, jak wiemy, z antypodów, z Australii. Z antypodów i potem trafiły na włoski rynek. Tak. Dopiero z włoskiego rynku trafiły do Polski. Ale co ważne, to też właśnie w kontekście tej włoskiej bankowości, one na włoskim rynku były bardzo krótko. Regulator natychmiast w zasadzie, można powiedzieć, że u zalążka zniweczył plan na udzielanie tego rodzaju kredytów i jeżeli weźmiemy perspektywę, w Polsce było udzielonych 900 tysięcy tych kredytów przez kilka lat, tak we Włoszech było kilkaset tych kredytów, które natychmiast zostały zastopowane, a ci, którzy oferowali takie kredyty, zostali po prostu ukarani. No właśnie, bo prawodawca włoski uznał to za tak nieuczciwy mechanizm, że natychmiast ukarał tych, którzy mieli taki pomysł, żeby narażać konsumentów na takie ryzyko i powiedział, że no nie,
tak nie powinien zachowywać się profesjonalista, tak nie powinien się zachowywać bank, który powinien jednak mimo wszystko w jakimś stopniu też chronić interesy konsumenta, który też potem korzysta z ich usług, prawda? No nie wiem też, czy mimo wszystko, bo generalnie trzeba zwrócić uwagę na to, co powiedziałem. No, bank Montepaschi di Siena, no jednak bank, który przetrwał przez tyle lat, mimo że prawdopodobnie kosztem własnych interesów, no pozostały ogromne w tej chwili długi do spłaty, pomijając fakt, że ten bank w zasadzie dopiero w 1999 roku, więc stosunkowo niedawno, pojawił się jako bank na giełdzie, zresztą który od razu miał bardzo duże sukcesy na giełdzie włoskiej. Natomiast no, generalnie rzecz ujmując, trzeba powiedzieć, że mamy historię w Polsce, która jest historią banków bardzo, ale to bardzo krótką, to znaczy w zasadzie zdecydowana większość banków powstała na kredytach frankowych, a natychmiast później... No właśnie, bo te banki pojawiały się, a potem szybko znikały, były kupowane, łączyły się z innymi bankami. To był taki dla nas, ludzi spoza branży finansowej, dosyć niezrozumiały mechanizm, bo podpisuję umowę z bankiem X, a nagle po 3-4 latach bank X staje się bankiem Y. No bankowość uczciwa nie wygląda tak, jak wygląda w Polsce. Wracając znowu do Włoch, no, bank, który przetrwał 550 lat w taki czy w inny sposób. Różne banki również z perspektywy czasu trwają i operują w Europie dużo, dużo dłużej niż polskie banki, a tylko i wyłącznie ten, nazwijmy to mechanizm, tak, który wymyśliły sobie, aby stosować w Polsce, aby dla bardzo słabego nadzoru, bo trzeba powiedzieć wprost, zresztą w ślad za słowami Najwyższej Izby Kontroli, po prostu KNF nie poradził sobie z tymi instrumentami, które okazały się bardzo, ale to bardzo nieuczciwe w stosunku do konsumentów, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że wystawiały frankowiczów na niczym nieograniczone ryzyka, a dalej idąc, no, WOG wpisał te klauzule do rejestru wkładów niedozwolonych. Jak wiemy, chociażby z ostatniego artykułu, 450 banków, 450 klauzul zostało wpisane do rejestru wkładów niedozwolonych, także widzimy, że bardzo krótka bankowość w Polsce, no, w zasadzie nawet nieporównywalna, bo bankowość mająca kilka lat, tak? No, oczywiście takie banki jak PKO, one nieco dłużej trwają w polskiej przestrzeni gospodarczej, ale pozostałe banki, takie jak chociażby Raiffeisen, były i nie ma. Tak? Deutsche Bank były i nie ma. I można tak sobie wymieniać te banki, ale tak jak powiedziałaś, niektóre z nich też, przynajmniej pakiety tych kredytów zostały przeniesione do innych banków, a biorąc pod uwagę konkretnie już tą sytuację frankową, mimo wszystko dzisiaj dalej możemy dochodzić tych roszczeń i unieważniać te umowy, gdyż one są po prostu od samego początku nieważne, a tylko złożenie pozwu właśnie w sądzie powoduje, że sąd stwierdza, że faktycznie ta umowa jest nieważna. No właśnie, Kamil, ale wróćmy na sekundę do tego początku, bo wiesz, bank to jednak instytucja zaufania publicznego. Idziesz tam w dobrej wierze. Jak to się stało, że rynek włoski jednak wiedział, że należy gdzieś tam chronić interes konsumenta? Osoba, która reguluje, to znaczy urzędy, które regulują działanie rynku finansowego we Włoszech, natychmiast zareagowały na te nieuczciwe mechanizmy, nieuczciwe kredyty. To w Polsce, jak myślisz, co kusiło finansistów, bankierów? Ten taki rozwijający się kraj, gdzie młodzi ludzie zaczęli myśleć o tym, żeby zarabiać pieniądze, żeby inwestować w swoją przyszłość, kupić mieszkanie swoje pierwsze i na nich budować, nie wiem, no, swoje prowizje, swoje zyski wielomiliardowe. Absolutnie. Banki postawiły na ponadprzeciętny zysk. To bezwzględnie, bo biorąc pod uwagę chociażby te wirtualne spready, te wszystkie nieuczciwe opłaty, które były dołączane, już nie mówię o ubezpieczeniach, bo to jest kropla tak naprawdę jakby w morzu tych wszystkich kosztów, które ponoszą frankowicze, ale tak naprawdę brak rzetelnej informacji. Ja myślę, że żaden przedsiębiorca, który liczy na długofalową współpracę czy obsługę jakiegokolwiek konsumenta, nie może sobie pozwolić z perspektywy swojej reputacji, żeby wprowadzić do obrotu tak nieuczciwe mechanizmy, bo wcześniej czy później, tutaj tak naprawdę bardzo wcześnie, bo już po kilku latach setki tysięcy polskich rodzin, a pamiętajmy, że przecież 900 tysięcy polskich rodzin zostało uwikłanych w te nieuczciwe mechanizmy. To jest 900 tysięcy umów, a tak naprawdę, tak, jeżeli chodzi o skalę, to jest tak naprawdę kilka milionów osób. A my przechodzimy do ostatniego punktu naszego programu, czyli do odpowiedzi na pytania internautów. Zaczynamy od pana Marcina, który w swoim mailu pisze:
Mam kredyt w Deutsche Banku. Jeżeli kupowałem franki poza bankiem i de facto raty kredytu spłaciłem w walucie we frankach szwajcarskich, czy występuje szkoda uprawniająca do pozwania banku i czy taka sprawa jest do wygrania? Panie Marcinie, jeżeli chodzi o spłatę zobowiązania, czyli spełnienie świadczenia, nie jest w ogóle, nie ma znaczenia i nie jest istotne, czy było to spełnienie świadczenia w złotówce, czy we franku. Dlatego, że sąd bada wcześniejszy etap, czyli etap zawarcia umowy i zgodność tej umowy z ogólnie obowiązującymi przepisami, w tym oczywiście prawem bankowym. Jeżeli mówimy o kredycie Deutsche Bank, to mam do czynienia z kredytem denominowanym, gdzie we wszystkich sprawach, które zakończyły się już, dla konsumentów mamy sytuację klarowną, to znaczy wszystkie umowy zostały unieważnione na zasadzie teorii dwóch kondycji, dlatego właśnie, że danego rodzaju postanowienia umowne, a w zasadzie brak kwoty kredytu, czyli brak essentiae negotiis zgodnie z artykułem 69 prawa bankowego, prowadzi do tego, że ta umowa jest nieważna. I po ustaleniu nieważności umowy aktywizuje się warunek zgodnie z artykułem 405 i artykułem 410, który wskazuje wprost na to, że strony muszą sobie zwrócić to, co świadczyły, czyli jeżeli my mamy roszczenie do banku o zapłatę z tytułu nienależnych świadczonych rat, to tutaj nie ma znaczenia, czy świadczył pan w złotówkach, czy we frankach i tak w tej walucie, w której pan świadczył, roszczenie będzie zasądzone. Przechodzimy do pytania pana Karola. Co się dzieje, kiedy przestaje się spłacać kredyt hipoteczny? Czy najpierw zajmują hipotekę, czy wypłatę? I co się dzieje, gdy kredytobiorca przebywa i pracuje za granicą? No, pytanie skądinąd bardzo proste. Przede wszystkim nie zajmuje bank nic, dlatego że żeby w ogóle cokolwiek zająć, w związku z tym, że już nie ma bankowego tytułu egzekucyjnego, to musi najpierw pozwać kredytobiorcę, a następnie tą sprawę jeszcze wygrać. Co też nie jest takie proste, uwzględniając, biorąc pod uwagę fakt, że w takiej umowie najpewniej są klauzule abuzywne. Oczywiście zakładając czynną obronę, czy też czynny wręcz z drugiej strony pozew w stosunku do banku o ustalenie nieważności tej umowy i zapłaty z tego tytułu. Więc proszę się nie przejmować, niepłacenie to co do zasady samo z siebie nie powoduje zajęcia jakichś świadczeń, czy tutaj świadczeń w postaci wynagrodzenia, czy też jakichkolwiek innych. Tutaj mówimy tylko o tym, że bank może wypowiedzieć tą umowę i wtedy próbować inicjować, jeżeli w ogóle zainicjuje postępowanie sądowe o zapłatę właśnie z tytułu rzekomo tej umowy, która w jakiś tam sposób nie została wykonywana. Wiemy, że frankowicze nawet, jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę tylko samo odfrankowanie, mają już dawno nadpłacone kilka lat tego kredytu, wobec tego w ogóle takie powództwo byłoby moim zdaniem odrzucone z automatu, choć oczywiście każda sprawa jest inna. Ja zanim Państwo zdecydują się o zaprzestania płacenia, no to jednak mimo wszystko skłaniam się ku temu, żeby Państwo zapytali się w kancelarii specjalistycznej, jak wygląda konkretnie sytuacja i co grozi kolejnym czynnościom, które Państwo zamierzają w jakiś tam sposób w swoje życie wprowadzać, czyli chociażby zaprzestać płacenia rat. Natomiast to, czy Pani mieszka za granicą, nie ma żadnego znaczenia, dlatego że kontakt chociażby z nami jest oczywiście zdalny. Możemy kontaktować się czy mailami, czy telefonicznie, czy przez komunikatory i chętnie udzielimy tej informacji. Proszę po prostu przesłać swoje dane, swoje dokumenty, ewentualnie aneksy, jeżeli były zawierane i umowę kredytową na adres info@pożyciebezkredytu.pl i otrzyma wtedy Pani konkretną odpowiedź odnośnie tych okoliczności, o które Pani by chciała zapytać. I oczywiście dalej idąc, jeżeli nawet Pani nie mieszka w Polsce, a bank by Panią pozwał, a przestałaby Pani w ogóle nawiązywać jakikolwiek kontakt z sądem, no to wtedy bank by dostał taki tytuł wykonawczy z automatu, wobec tego absolutnie nie jest wskazane, żeby nic nie robić w danej sprawie, więc jeżeli nawet mieszka Pani za granicą, no to wtedy trzeba wynająć pełnomocnika, kancelarię specjalistyczną, która będzie Panią chroniła w razie wytoczenia powództwa przez bank. A ja chcę tylko przeprosić pana Karola, bo to pan Karol napisał do nas, a nie pani Karolina. Aha. Spokojnie. Najważniejsze, że odpowiedziałeś na pytanie. Cała reszta była merytoryczna. Tak jest. Dobrze, my przechodzimy do pana Mikołaja, który myślę, że czytał ten sam artykuł, który my czytaliśmy, czyli o pani, która chce pozwać bank za stracone lata życia, ponieważ pan Mikołaj napisał do nas takie pytanie. Czy jest szansa, żeby po prawomocnym wyroku unieważniającym jeszcze później pozwać bank o odszkodowanie za utraconych wiele lat życia? Absolutnie tak. Tak jak już dzisiaj rozmawialiśmy, jeżeli taka przesłanka utraconego
życia w formie oczywiście normalnego funkcjonowania, jakichś kwestii chociażby rodzinnych i braku możliwości przeprowadzania założonych planów z uwagi chociażby na nieuczciwy mechanizm powodujący wzrost zarówno raty, jak i całego zadłużenia, no to absolutnie takie roszczenie można kreować. Natomiast trzeba pamiętać, że takie roszczenie jest wtedy zasadne, kiedy mamy na to szereg dokumentów. Tak samo zresztą jak w postępowaniu sądowym przeciwko bankowi czy bankom w ogóle o nieważność umowy, ustalenie nieważności umowy. W takiej sytuacji również musimy legitymować się dokumentacją, przygotowaniem odpowiednich pozwów, analiz do pozwu. Także tutaj absolutnie nie wykluczam takiej możliwości, natomiast każda sprawa musi być przeanalizowana indywidualnie i zachęcam oczywiście do kontaktu, jeżeli uważa Pan, że kredyt frankowy, czego zresztą nie dziwię się absolutnie, mógł zabrać Panu najlepsze lata życia. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Państwu serdecznie za obejrzenie naszego programu. Nakłaniamy oczywiście do subskrypcji naszego kanału, do kliknięcia w dzwoneczek. Jesteśmy także na YouTubie, na Facebooku. Praktycznie jesteśmy chyba wszędzie z całą gamą bardzo interesujących programów dla frankowiczów i o frankowiczach. Kamil, bardzo Ci dziękuję. Niech Sąd Najwyższy będzie z nami. Dziękuję. Amen.